Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic the Hedgehog 4, epizod pierwszy. Tak, wreszcie się zabieram za Sonica 4. I teraz nagrywam w inny zupełnie sposób. Mikrofon mam między kolanami, tak żeby mnie normalnie było słychać. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. I nie gram teraz na słuchawkach, a po prostu z włączonym kompletnie dźwiękiem z telewizora, więc nie będziecie mieli echa. A no szczerze powiedziawszy, no soundtrack Sonica 4 jest dosyć dobry, ale tak szczerze powiedziawszy, to nie chcę mi się go słuchać, bo mnie będzie rozpraszał. Jest tak, Sonic 4. Jedna gra z Sonica, która się liczy po klasycznej serii i ma modern Sonica w sobie. Nie! Kurde, zapomniałem, że już to raz przechodziłem, więc New Game. Tak. Pozycja. Spoil? Nie, tak, spoil. Are you sure? Yes, I'm sure. Let's do this. Splash Hill Zone. I przygoda się rozpoczyna, więc tak, Sonic 4. Nie ma zbytnio na jego temat ciekawostek. Poza tym, że jest grą, którą fani hejtują jeszcze bardziej niż Sonica 06. Czemu? Tak, nie mam pokazać czemu. No ogólnie dlatego, że jest po prostu ta gra źle zrobiona. O, dlatego. Dlatego hejtują fani. W tym razie gra próbuje naśladować klasyczne gry z Sonikiem. I jej się to nie udaje niestety. Ale przyznam, że gra nie jest aż taka zła. Wszyscy ludzie, którzy oceniają Sonika czwórkę, a bardzo nie lubią Sonika, to bym powiedział. No ale tak, ten display będzie inny, jeżeli chodzi o Sonika. Nie będę tutaj zbierał szmaragdów chaosu. Czemu? Ponieważ szmaragdy chaosu są strasznie trudne tutaj do zdobycia. To znaczy, nie wszystkie, ale ostatni szmaragd to jest po prostu... Nawet nie chcę mi się mówić, więc po prostu szmag nie będę zdobywał i po prostu dokleję wam dobry ending. Tak samo jak to zrobiłem z Sonikiem z City. Więc nie miejcie mi tego za złe, bo w Soniku 4 epizodzie drugim również nie będę zbierał szmaragdów. Ale tak, ukończyliśmy akt drugi, akt pierwszy, Jezus Maria. Akt pierwszy, Splash Hill Zone jest okej. Play the next act. I ogólnie do Special Zero się tutaj chodzi tak samo jak w Soniku 1, czyli do wielkich pierścieni na końcu pierścienia. No ewentualnie jeszcze można zajrzeć Sonika CD. Ale Sonic CD to tam. No właśnie. Lecimy. I po Soniku 4, ogólnie w tych wszystkich trzech grach z serii Sonic 4, będzie Knuckles Chaotix. Od razu wam tak zapowiadam, że będzie Knuckles Chaotix. A po Knuckles Chaotix już ruszamy z Sonikiem Adventure. Czyli z tymi najlepszymi częściami Sonika. Znaczy, po klasykach to są najlepsze części Sonika. I po Generations. Znaczy tak, Adventure są znacznie lepsze niż Generations, ale... Będziemy tam oczywiście ogrywać najlepszą postać, jaka została wymyślona, czyli Big Dicka. Lecimy dalej. Bez muzyki trochę dziwnie mi jest grać w Sonika, tak właściwie. Dobrze, że wrzeszczałem, że o, jakaś fajna muzyka będzie leciała, to taka dziwna. Szczerze, niezbyt mi się podoba level art poziomów. W tym Soniku. No ale no cóż, no Sega się już przyzwyczaiła do robienia gier w 3D. No i się... No i się niestety rozleniwiła. Dopiero Generation zdał im takiego kopa w tyłek, żeby się wreszcie ogarnąć i zrobić ładny level design Sonicu Generations dla klasycznego Sonika. I ogólnie, jak wiecie, w
składa się z trzech epizodów Sonic 4, czyli Sonic 4 epizod pierwszy, drugi, to znaczy pierwszy, drugi, pierwszy, Metal i drugi. Weźmy sobie Special Stage'a. Pierwszy, Metal i drugi, ale miał być jeszcze trzeci epizod, który miał zamknąć całego Sonica 4, lecz Sega stwierdziła, że się źle sprzedaje Sonic 4 i nie zrobiła tego. Chociaż zostały zrobione parę dźwięków do tego Sonica. To jest trochę głupie, bo... No bo plis, no mnie się Sonic 4 nawet podoba i nawet zagrał w Sonica 4 epizod trzeci. I ogólnie Sonic 4 to paroduje po prostu wszystkie te klasyczne Soniki. Was z Romy, można to jest retro. I to jest właśnie dobre, że tutaj Special Stage da się powtarzać, bo nie ma już takiej presji, że o kurde, nie zdobędę czegoś, albo o kurde, zaraz wpadnę w coś i nie będę mógł kontynuować Special Stage'a. Chociaż właściwie i tak to jest denerwujące, bo coś skrzanimy, musimy restartować Special Stage. A jeżeli to jest drugi, jak na przykład ten ostatni, to szczerze powiedziawszy, ja już bym wolał przegrać ten Special Stage. Tylko powtarzać. Okej, okay, myk. Dajmy mi prawo. Prawo jest najlepsze. Myk. Myk. No kurde. No i spudłowałem, no i pudłuję. No świetnie. Okej. Okay. Okej, okay. Okej. Okay. Nie, nie teraz. Nie teraz. Teraz. Ta gra mnie troluje. Gra mnie po prostu troluje. Tak, play the next act. Dzisiaj chyba będziemy robić... właściwie może i nawet dwa zony uda nam się zrobić. Splash Hill i Casino Park. Nie, Casino Park, bo Sonic Adventure DX. Już nie. I napiszcie, jak chcecie, czy wam się podoba ta seria. Czy cieszycie się, że robię Sonica 4? Bo bym robił te wszystkie trzy, bo są kanoniczne. Co jest najśmieszniejsze, właściwie nic to nie zmieniło, że Sega nie wydała jednak tego epizodu trzeciego, ponieważ każdy epizod się kończy. I to jest prawie jak... Nie mogę to porównać do Walking Dead, albo... albo do Walking Dead. Po prostu każdy... Zamyka się historia w każdym tym epizodzie, tylko po prostu to jest takie... To jest po prostu dodatkowa gra. Chociaż i tak sądzę, że epizod pierwszy i drugi mógł być od razu cały. A nie, że chodzili do napartu. Tak samo jak mogli od razu wydać całą grę ogólnie. Taką super duper pełną, a nie, że wydają to partami i później się dziwią, że gra się słabo sprzedaje. Nikt nie chce płacić za 4 razy to samo. Znaczy 4 razy. Epizod Metal i tak dostaje się za darmo, jak się zgromadzi obydwie części Sonica 4. No to jest taki właśnie miły dodatek. Mamy przynajmniej wyjaśnienie, co się działo z Metal Soniciem. Pomiędzy Soniciem CD a Soniciem 4. Więc po Soniku 4 epizod 1 będzie epizod Metal. I później dopiero epizod drugi. I do tych Special Stage'ów uważam tylko dlatego, że mi się akurat odblokowują. Nie do tego, że chcę zdobyć szmaragdy. Po pierwsze, Sonic, Super Sonic nie jest tutaj OP, nie ma jakiegoś dodatkowego zakończenia. Właściwie te szmaragdy są tylko po to, aby zdobyć trofkę. Ale i tak jest. Mam za złe do Segi, że i tak nie dali remake'u Sonica trójki. To znaczy, tak, jest to w Sega Mega Drive Collection, ale... Ultimate Collection, przepraszam. Ale, no, bądź co bądź... Ja bym wolał... Już nawet bym zdzierżył to, co zrobili z Sonikiem jedynką i dwójką. To już bym nawet mnie to zadowoliło.
zna się. No oczywiście, że nie. Ajajaj. Muszę mówić, że nie lubię tych special stage'ów. Tylko wiesz, one są tak sztucznie zrobione, żeby akurat przypominały te z Sonika jedynki. Chociaż gdyby w epizodzie trzecim zrobili special stage w stylu Sonika trójki, nie miałbym nic za złe. Bo już to wiele wspomniałem w Let's Play z Sonika trójki, że dla mnie special stage z Sonika trójki są najlepsze i nie wiedzieć czemu Sega ich nie kontynuuje w innych grach. To znaczy, tak w teorii to były one w Soniku Lost World na 3DS-a, bo nie wiem czy na Wii U są te same special stage, bo akurat ja tylko special stage wchodziłem do special stage w wersji na 3DS-a. Na Wii U nie chciało mi się tracić czasu, bo i tak nie ogarniałem. No i pupa, no i teraz jest... O, wydostałem się. No i... Nie. Please, no. No! Właśnie o tym mówię. Nie cierpię tak special stage. Po prostu ich nienawidzę. I to jest muzyka bossa z bety Sonika 4. Z bety Sonika 3D Blast. Tak, Sonika 3D Blast. I właśnie dlatego Sonika 3D Blast robiłem jako let's play. Ale oczywiście gra właściwie. Tak, nie, jest kanoniczna, bo właśnie trzeba ją robić. Więc sorry, jeżeli bo to was prowadziłem w błąd. Więc to jest po prostu ten sam boss z Soniku 1. Jak już mówiłem, gra strasznie parodiuje 1 i 2. Mówię oczywiście o epizodzie pierwszym i epizodzie drugim. Znaczy, epizod drugi jeszcze parodiuje Sonika 3. Ale no, ten boss jest jeszcze łatwiejszy, bo mamy homing attack. Więc ten boss to jest po prostu żart. Ale nowy sposób otwierania kabin, nie wiem czy jak wejdę po prostu na tą kabinę to otworzy się, ale no cóż. I nie ma właściwie nic wycięte z bety Sonika 4, bo nawet nie wiadomo co było w becie Sonika 4, bo żadna wersja alfa czy coś nie została wydana, tylko Sonika 4 epizodu drugiego, chociaż ta wersja i tak nie miała żadnych zmian praktycznie. I ogólnie epizod drugi można grać też multiplayer, więc gdyby Pomidor miał epizod drugi, to właściwie moglibyśmy zrobić let's play co-op. Byłoby fajnie nawet. Tak samo jak Bugs Bunny, którego już tak zapowiadam, że ho. Ale to właściwie od Pomidora zależy, bo ja bym mógł tego Quake'a Bugsa i Taza nagrywać. Od razu, to znaczy, najpierw muszę ogarnąć emulator PS1, bo nie wiem właściwie co się z nim stało, żeby nie działa. Ale jak ogarnę ten emulator, to serwery praktycznie już mam ogarnięte i można zaczynać nagrywać. To krusza. Później kto wie, no bo chcemy to zrobić w perspektywach. A chciałbym jeszcze, ale i tak chciałbym, żebyśmy też obydwoje tak nagrali Sonika 4 epizod drugi, bo byłoby fajnie. Sądzę, że wy widzowie też byście nie mieli nic przeciwko, więc... Nie, bo Pomidor też czuję, żeby się zgodził. Chociaż jeszcze w grzeczności się go zapytam, chociaż jeżeli to oglądasz, to możesz to napisać. Napisać w komentarzu. I po prostu będzie fajnie, widzowie, możecie się wypowiedzieć na temat tego, czy chcielibyście coś takiego widzieć, czy nie. I od razu Pomidor miałby jakieś zabezpieczenie w ramach pewności, czy ludziom się to będzie podobało.
No i my skakujemy do Special Stage'a znowu. Akurat się odblokował. Pardon. Wiesz, jakbym założył chustę, to miałbym jakiś taki buffer. Sprawdźmy. Teraz ten jeden akt będę robił już chustą na twarzy. Ten Special Stage. Z chustą na twarzy zobaczymy, jak będzie brzmiał mój głos. I możecie zdecydować, czy mam nagrywać z chustą, żeby lepiej to brzmiało, czy nie nagrywaj już więcej z chustą na twarzy, bo coś. Bo mój głos jest akurat takim głosem, który strasznie się... Nie załamuje, tylko jak to się mówi. Kurde, kiedyś było takie określenie na głos taki chropowaty jak mój, ale coś wypadłem po prostu. Jak z Tomą Bergą coś ci wypadło, Dawid podsiadł. I myk. A to jest na serio taka zrzynka z Sonika jedynki. Nawet te kryształy są chyba w podobnych nawet kolorach, co były w Soniku 1. To jest straszne. Dobra, abym sobie teraz pograł w Sonika 1. Sorry. Yes! Zdobyliśmy. Zdejmuję teraz chustę i będziecie mieli porównanie. Przepraszam za ten krzyk, jak ogólnie. O Jezu. Tak, na chwilę się zamykam i sprawdzam, ile się to już nagrywa, bo Audacity jest takim moim wskaźnikiem, ile to się nagrywa. Więc chyba skończymy Casino Street i zakończymy ten odcinek. I praktycznie będziemy już mieli połowę gry za sobą. Możliwe, że ta gra będzie miała 2-3 odcinki. 3 maksymalnie. Epizod drugi to nie wiem właściwie. Epizod Metal to będzie miał jeden odcinek, tylko tyle wam mogę powiedzieć, a drugi to... tak powiedzmy, że może... że... no tak... powiem, że w przybliżeniu może i 3, ale... jak nie 4. Słuchajcie, no to jest Sonic 4 i będzie miał 4 odcinki, nie? Wiesz, no... nie, tak. To jest bardzo fajny taki skrót. Chociaż nie wiem, czy skrót, czy po prostu normalna droga. Czy bez tego mógł dalej przechodzić poziom. Chociaż mam dziwne wrażenie, że nie. To jest taka... coś na razie Casino Night, czyli jak zdobędziemy 3 czegoś, to nam daje coś. Czyli na przykład zdobędziemy 3 twarze Sonika, dostajemy bonusowe życie, zdobędziemy 3 razy 10-krotny pierścień i zdobędziemy... jak to się wie? I zdobędziemy 10 pierścieni. Więc jest to... całkiem fajnie, przyznam. I można to uratować skóry, jeżeli chodzi o wchodzenie do Special Stage'u. I przyznam, nie jest to zbytnio fajne, jeżeli tak staraliście się wejść do Special Stage'a jakiegoś. A tu, no niestety, coś wam takiego wyszło, że... dobrze. No coś wam takiego wyszło, że po prostu nie zdobyliście odpowiedni wypierścieni. No i co? Przykro. Tutaj chyba zginę. Tutaj chyba po raz pierwszy zginę, bo z tego co pamiętam, to tu jest przepaść. I... nie zginąłem. Czyli jednak coś... jeszcze jakiś tam skill mam. Bo lubię, bo to jest pierwsze ogólnie Sonic Life, to i strasznie się stresuję tym. Że mówię jednocześnie gram Sonica, to znaczy w następnych grach na pewno to nie będzie aż takie straszne, bo Sonica mnie, żebym po prostu nie zdzierżył, gdybym miał robić to post komentary. A Sonic 06 też czuję, że nie wytrzymałbym. Wow, ekranie, nie wygaszaj mi się. No to zaraz będzie, kurde. Już akt drugi, jest. Maria. Aż szybko ten Sonic idzie.
Szybko na Soniku wybrałem Pixel. Wiesz, wszystko o Soniku jeszcze się dziwi, że on szybko idzie. Nawet Wikipedia Sonika jest zadziwiona wszystkim. To jest pierwsza stage, który się charakteryzuje tym, że ma strasznie mało czasu i trzeba jak najszybciej zbierać wszystkie takie bąbelki z czasem. Tak, ja to nazywam bąbelkami, bo jest wygodnie. Jak by the way, to chyba nie umiem tego nazwać inaczej. Jak wy macie jakiś pomysł, jak to mogę nazwać, to przyjmuję propozycję. Okej. Okay. Myk. Nie dużo czasu zostało, a ja się krzanie z tym. I ogólnie można też potrząsać ekranem. Nie wiem, jak ktoś lubi potrząsać ekranem, to proszę was bardzo. I zdobyliśmy żółty szmaragd chaosu. Trzeci. Kochani, więc zdobylibyśmy już cztery, gdybym nie zdamił tam w special stage'u. Ale no cóż. Nie każdy jest perfekcyjny, a ja dodatkowo, że lamię w gry, to dodatkowo nawet się dziwię, że mam też 4. No, Climax. To będzie na słowo Climax. Nie, to będzie jakaś... Nie! Tutaj jest mechanika z kanionami, jak z Sonika Trójki właśnie, chociaż... Nie, w Soniku Trójcy to samo się... Nie, my musieliśmy... Znaczy tak, tak jak? Chcieliśmy wyczuć moment. Tutaj musimy dosłownie sterować tym katapultą kaniona. Jak to jak chce tak. Jakoś tak kiedyś mądry powiedział. Dzisiaj tamten gość powiedział, rób tak, co to ja mówię tutaj. Kurde. Ja mówię tutaj, to co. Trochę dziwne, ale okej. Okay. I ogólnie możecie też powiedzieć, czy wam się podoba koncepcja, że Sonic 4 jest live play, a nie post-commentary. Jeżeli oczywiście macie z tym zażalenia, że nie robię tego post-commentary, to oczywiście możecie powiedzieć, bo też uważam, że ten komentarz nie sądzę, żeby był jakiś... był jakiś genialny. Dodatkowo mam tak związane ręce, że nie mogę sobie na chwilę przerwać. I wejść na przykład na Sonic Wiki, żeby sprawdzić jakąś informację na szybko. Bo też będę musiał zapauzować grę. A tak to post commentary mogłem sobie tak robić na spokojnie. Więc możecie też powiedzieć, czy to wam się podoba, czy nie. Czy mam wrócić do post commentary, czy mam zostać przy live. Przy live playu i live commentary. Kurde. To jest właśnie taka niefajna sekcja, gdzie trzeba szybko wyskoczyć. Znaczy wejdzie na te boostery. Bo tak one się nazywają boostery. Tak, dla mnie. Tylko potem gdzieś jeszcze nic. Ja tak bardzo nie tępię. Okej. Jest! Mogę, że... Już nie wiem, gdzie mam iść. Może... tam? Coś tam było. Tam były 10 kontenerów z... serii. Ha! Bogam, że... No kurde, no gdzie ja mam iść? Ej, tam jest... Myk. Ja nie zrobię... No, lepsze grać, tylko ja umiem coś takiego zrobić. Tak zlamić. Myk. Uff. Ale nawet mówię, że też będzie let's play z RPGa z Sonica, czyli Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Który będzie niestety post commentary, gdyż stwierdziłem, że pierwsze, nagrywaliśmy to z kumplem, gdyby nie było głośno. Niestety nagrywaliśmy gameplay, znaczy nas było, nasze głosy też, ale to wyszło tak, że on więcej mówił ode mnie, bo on mi wszystko tłumaczył, jak zrobić. Bo ja się przyznam, bez bicia, jestem noobem w RPG, ja nie umiem w RPG.
to raczej po mojej osobie widać. No a jako iż on, no przyznam, że on jest bogiem po prostu Bertega. Dzięki niemu przeszedłem po raz pierwszy Final Fantasy. No i... No nagrywaliśmy u niego tego Sonic Chronicles i on więcej mówił ode mnie. No i stwierdziliśmy, że jakoś... Bo co myślę, ja mam prowadzić ten lesby, to... Doszliśmy do takiego wniosku, że lepiej zrobić to po komentarzy i dobrze, niż żeby on cały czas gadał i tylko mówił mi o taktykach. Dodatkowo ten materiał już strasznie zbyt... Dodatkowo ten materiał strasznie jest już wyedytowany. I... No, często było tak, że on zaczynał coś mówić i później to nie dokończał, bo wyciąłem moment, gdzie było coś monotonnego. Ale wow, 363 pierścienie, ja nie mogę, dodatkowo jeszcze nie zginąłem. Właśnie teraz dokonałem na siebie wyrok. Ale mam nadzieję, że teraz uda mi się otrzymać, bo mam zwykle taki problem natury technicznej, że zwykle mikrofon mam położony blisko policzka, żeby cokolwiek mi łapało z mojej mowy, a teraz mam przed sobą tak jakby mikrofon i jakoś to powinno się udawać. Okej. Zdobywamy pierścienie, aby zdobyć troszkę czasu. Nienawidzę tych wamperów. To znaczy wampery to są na padzie, a... To już nie pamiętam, jak się nazywało. W każdym razie to, co jest w kasynach, w starych maszynach. O. Arcade'ówkach. Znaczy arcade'ówkach. W ogóle, a propos arcade'ówek. Jest portowany Sonic... Waku Waku Sonic Police Patrol, czy jakoś tak się nazywało. I... Albo zrobię z tego live'a, albo coś z tego nagram. Bo... bardzo chciałem w to zagrać, bo jak na razie tylko jedyna arcade'owa gra z Sonic'iem taka przeportowana, którą się udało przeportować, to jest Sega Sonic the Hedgehog, której muszę coś na pewno nagrać. I no i właśnie ten Waku Waku Sonic Patrol, które jest dopiero portowane, bo gość z jakimś cudem dostał tą maszynę i teraz robi wszystko, aby ją wszystko z nich sportować, no i no, trzymam za niego kciuki, że uda mu się to i będę mógł coś z tego nagrać. Ale no, jak na razie projekt jest w wersji beta. No. Dobra, więc tu jest boss z Casino Night Zone. No właśnie, nie powiedziałem, że ten zone. To jest po prostu zwykła drzynka z Sonika. Sonika. Wiki. Casino Night. Już przeszliśmy. No, kurde, nie mogę tam wejść. Dobra. No to zobaczmy, czy da się po prostu tam wskoczyć. Da się! Oła, moje plecy, Jezus Maria, muszę siedzieć pochylony nad tym mikrofonem i... Ej, tak. Dobra, play the next act. A co, nie będę teraz nagrywał kolejnego... zona. To będzie dla mnie wymęczające i dla mojego kręgosłupa. Więc tak, to by było na tyle z Sonika 4. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!